Tyson Fury zdecydował się oddać pasy WBO i WBA wagi ciężkiej. 28-letni Anglik od dłuższego czasu zmaga się z depresją, przez którą odwołał planowany na listopad rewanż z Władimirem Kliczką. O pas WBO zwolniony przez Fury'ego zaboksują na początku przyszłego roku Joseph Parker i Andy Ruiz Jr. Plany federacji WBA nie są jeszcze znane. Na razie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle Tyson Fury powróci na ring. Według wstępnych diagnoz lekarzy Anglika mogłoby to nastąpić na przełomie marca lub kwietnia. Należy jednak zaznaczyć, że na Fury'ego może zostać niebawem nałożona kara czasowej dyskwalifikacji za zażywanie kokainy.